Magdo. Witam cię. Przede wszystkim bardzo dziękuję, że przyszłaś do mojej kawalerki. Ja się bardzo cieszę. Jak ci się podoba? Bardzo to jest ładnie. A rodzice byli zadowoleni, że idziesz w ich ślady? Nie wiem. Chyba się nigdy tego nie dowiem. Nigdy nie powiedzieli mi, że było, że byli albo tak, albo na nie. Myślę, że bardziej z dystansu obserwowali to, co się dzieje. Też oni nigdy jakoś specjalnie nie ingerowali w moje wybory albo w jakieś takie sytuacje ze mną związane. Łącznie z tym, że ani w podstawówce, ani w szkole średniej. Sąsiedzi? Sąsiedzi. Otwieraj! Zła kobieta! Znaczy to nie jest tak, że kryminalni to jednak była taka najlepsza dla ciebie rola póki co? Nie. Nie? Nie. Dlaczego? Była jakaś taka pewnie rola ważna w tak zwanej karierze. A uczysz się na błędach? Czy ja się uczę na błędach? Już chyba tak. Wiesz? Chciałem zapytać o to, czy łączenie życia prywatnego, uwaga, bo tu jest partner, z życiem zawodowym jest dobre czy nie? Czy zależy, jaki jest partner? W twoim przypadku. Jak najbardziej się to sprawdza, wiesz? Twój partner jest twoim menadżerem. Jest partner moim menadżerem i ja po wielu bardzo złych doświadczeniach z kobietami menadżerkami, wiesz, to zawsze miało znamiona czyhania na to, żeby cię wykorzystać. Więc ja już po prostu powiedziałam basta, dosyć, a ponieważ my się dogadujemy bardzo dobrze życiowo razem, pomyśleliśmy, że dlaczego nie wykorzystać tego również zawodowo i tak jest. A kiedy ślub? Co? Ślub. A po co? No jak to po co? To są inne rzeczy, którymi się trzeba zajmować. Ślub to wiesz, no zawsze jest na to czas, no. Mamy w dwójkę wspaniałych dzieci, żyjemy sobie razem. Właściwie jesteśmy i na dobre, i na złe. Razem się przeprowadzamy. Więc... No nie chcesz mieć takiej stabilizacji? Partner na dobre, ale na złe. Ale myślisz, że ślub daje stabilizację? Wydaje mi się, że przynajmniej taką w głowie, wiesz? Tak? Nie, tak ja myślę, że stabilizacje dają zupełnie inne rzeczy. Poczucie bezpieczeństwa myślę, że osiąga się w późnym wieku dojrzałym. Powiedziałaś, czy ktoś ci wyjął z ust, czy ktoś ci włożył w usta takie zdanie, że pierwsze dziecko było wpadką? Znaczy na pewno nie było planowane. No. Okej, okay. Czyli było wpadką. Zwał jak zwał. Ale to ty powiedziałaś. Ja powiedziałam. W jakim stopniu pozwolisz mediom wejść do swojego życia prywatnego? W ogóle im nie pozwalam, a i tak włażą, no to co zrobisz? No jak najbardziej weszli. No weszli przez okno do domu. Ale nie mówisz serio? Z aparatem, nie, mówię zupełnie serio. Wiesz, że co oni robią? Oni łażą po domach na przykład i kasę dają sąsiadom, żeby wejść do domu, rozumiesz, i z okien zdjęcia robić. Ja mam drzewa. Gdzie masz drzewa? Tu masz idealne okno, żeby tam wleźć, rozumiesz, i tam ci robić zdjęcia. No, za tych firaneczek myślisz, tu się schowasz. Nic się nie schowasz. Zamykam rolety. Aha, no to są tacy zamykane rolety. Nie mamy rolet! A miałeś jakieś sprawy sądowe? Z mediami? Nie. Gdzie dodałem z mediami? Z mediami. Nie, jeszcze wiesz, dlaczego nie. Dodałem z mediami? Wiem, dlaczego dodałem z mediami. Na jakim etapie jest sprawa z producentami serialu Szpilki na Giewoncie? No, na etapie wolno posuwającym się. Czy to wszystko musiało ujrzeć światło dzienne? No, musiało. Ktoś zawalił i teraz trzeba to wyjaśnić. No. Czy to nie zaszkodziło twojemu wizerunkowi? Myślę, że bardziej mojemu wizerunkowi szkodzi to, jeżeli ktoś na łamach pracy mnie oczernia, szkaluje. Nie może tak być. Nie może być tak, że ludzie bezkarnie opowiadają bzdury, a inni ludzie w to wierzą. No. No, sprawa twojego odejścia z serialu była rzeczywiście bardzo głośną sprawą. Nadal jest. No ale każdy ma prawo podejmować swoje decyzje, więc nie wiem, czemu nagle robić z tego taką potworną aferę. Czy to nie jest tak, że producenci starali się iść na rękę? Jeżeli się nie mylę, to przecież przenieśli plan do miejsca twojego zamieszkania, do Zakopanego. No ale wiesz, no też trudno z małym dzieckiem. Ja, zresztą producenci zatrudniając mnie, wiedzieli, że jestem młodą mamą. Wtedy Ignacy był jeszcze bardzo malutki. I ja, decydując się na pracę w tym projekcie, poprosiłam, znaczy, że jeżeli ja mam grać tą rolę, no to jest taka sytuacja, że dziecko musi być ze mną. Ja nie będę mogła jeździć w tej weftę, po prostu Warszawa, Zakopane. I producenci faktycznie postanowili, że w takim razie na czas jakby produkcji będę sobie mieszkała tam, po to, żeby nie jeździć w tej weftę w kółko, nie męczyć się. A czy to prawda, że zażądałaś 100 tysięcy za 6 dni zdjęciowych? Tak, oczywiście. To jest prawda. Nie, w ogóle właśnie. Żałuję, że nie więcej. Myślę, że to, co producenci cały czas próbują uprawiać, czyli jakby wymyślanie kolejnych różnych dziwnych sytuacji związanych z moją osobą, jest to bzdurą, no, po prostu. Tylko nie wiem, czemu takie rzeczy dzieją się wszem i wobec, ponieważ no, to się wszystko da udowodnić. A w takim razie o co jest generalnie pozew? O to, że... Nie ma żadnego pozwu na razie.
Nie ma żadnego pozwu. Nie ma żadnego pozwu. Na razie rozmawiamy. Sprawa co prawda toczy się przez osoby, które są jakby w tej kwestii uczone, czyli przez prawników. I oni na ten temat rozmawiają. Pytanie, czy jest szansa, żeby serial pojawił się z tobą w roli głównej kolejny raz? Były takie plany, ale póki co okazuje się, że mam karę. Gdybyś mogła cofnąć czas, to czy odeszłabyś z serialu? Tak. Poza tym w grę przede wszystkim tutaj wchodzą sytuacje finansowe, które trzeba wyjaśnić, ponieważ jeżeli praca została wykonana, a pieniądze nie zapłacone, no to wiesz, przepraszam bardzo. Jestem przekonany, że niestety, ale sytuacja z pozwem bardzo zaszkodziła twojemu wizerunkowi. I sądzę, że z tego powodu będzie ci dużo ciężej wrócić do zawodu w takim pełnym wymiarze. Okazuje się, że moja wartość rynkowa w tej chwili plasuje się około 2 milionów, bo tyle na moim odejściu straciła stacja. Jakby w innych krajach to jest nie do pomyślenia, że odpuszcza się maszynę, która napędza pieniądze. No ale miałaś świadomość, że grasz główną rolę i no, jesteś najważniejszą osobą w serialu. Myślę, że trzeba też pamiętać o tym, że byłam w ciąży i to jest jednak bardzo duży wysiłek fizyczny. Ja nie mogłam sobie pozwolić na robienie sobie awantur i bujanie się po planie i gwiazdorzenie w momencie, kiedy wiedziałam, że muszę się oszczędzać, więc każdą wolną chwilę ja się zamykałam u siebie w przyczepie, którą też po wielu bojach udało się wyprosić. Prowadząc w telewizjach, no, mają tak, tworzą taką aurę, to ja tu jestem najważniejszy, proszę się tutaj mną zajmować i tak dalej, tak dalej. Na planach filmowych czy serialowych nie ma na to czasu. Ja jeszcze nie gwiazdorzę. Nie mają na to, nie? No nie, bo nie mam studia, tylko kawalerkę. Już tu jest za ciasno. Myślę, że to jest też przestrzeń. Jakbyś miał więcej przestrzeni, to może miał być możliwość, wiesz... Właśnie widzę, że mam jednego iPhone'a odwrotnie założonego. Do góry nogami? To nie stanowi problemu. Nigdy nie byłam w telewizji do góry nogami. W jednej z reklam parodiowała się Edyty Górniak. Tak. Nie bałaś się tego? No widzisz, i tu kolejne. Czy to taki domena może blondynek, że najpierw robią, potem myślą? Boże, no albo mamy dystans do siebie i lubimy się wygłupiać, albo nie. No okazało się po jakimś czasie, że Edyta chyba nie miała w tym momencie dystansu do siebie, bo okazało się, że chyba jej się to nie bardzo podobało. Myśmy zrobili jakiś tam wygłup, było śmiesznie. Dalej, że jak to oglądam, to wydaje mi się, że to śmieszne jest. Czy jesteś drogą twarzą reklamową? No nie wiem. Mówię ci, no ja, jaką mam wartość rynkową? 2 miliony. Dużo masz hejterów? A nie wiem. Zdarzają się. Czytasz komentarze pod artykułami na swój właśnie temat? Właśnie tak. Ale to jest takie, wiesz, sadomasochistyczne. No jak się w tym czujesz? Niedobrze. A jakie są najgorsze? Co ci wytykają? Żydostwo. Bo, no nie chodzi o duży nos. Ja nie rozumiem, że mi masz dobrze. Mi też nie w ogóle, wiesz? A jak się opala mi słońce z cejnaszka, to tu mam taki cień potem. No ty jesteś facetem, to jest inaczej. Mi dalej piszą. Ponieważ... No. Ponieważ... Ponieważ, nie że nos, o tym mówić, nie możemy o tym mówić. To i duża stopa. No a tak, a co oznacza to u kobiet? Właśnie nie wiem. A ten, no właśnie! Inteligencja to jest. Wychodzi tędy. To jest coś... przedłużenie po prostu twojego mózgu. Prowadzisz audycję w radio. Tak. A co jeszcze robisz zawodowo? Nic. A dlaczego nic? Teraz to takie kilka miesięcy to są odczuwalne dla mnie wakacje i taki urlop. Myślę, że zasłużony. Męczę cię trochę o te propozycje. Nie męczysz. A to dobrze, to teraz jeszcze takie na razie. A, że co, że będzie... poszłam do radia, bo nic innego nie było, to sobie poszłam do radia pracować, tak? Trochę tak, wiesz. No tak piszą, no. Nie czytałem akurat tego, bardziej z własnych przemyśleń. A ubolewam, bo ja ci bardzo pozytywnie wspominam chociażby serialu Kryminalni, bo już niestety tego kolejnego serialu nie oglądałem, bo nie mam telewizora. Ale i dlatego wylądowałaś w radio, bo nie miałaś propozycji. Nie, to zupełnie nie tak. Radio wyniknęło z mojej własnej takiej wewnętrznej potrzeby. Ale nic innego nie robisz. No ale to czekaj, no zaraz będę robić. No. Mam swój teatr, wiesz, no jest parę pomysłów, żeby wrócić, ale może już do innej telewizji. Dlaczego? No tak. Jakiej? A nie powiem. Aja! A nie powiem, więc ty nie mogę, no nie po to tam siedzimy tam. Jedynka, dwójka, TVN. Siedzimy i knujemy, nie po to tam z tymi moimi ukochanymi szefami, żeby potem TVN. Również później były istotne. To co, musisz walczyć o to, żeby ci nie zabrali partnera? Kto mi ma zabrać? No, ta zła moc, jak niektórzy nazywają. Nikt mi nie zabierze. Nie, weź. Ale ja też mam powodzenie u kobiet. Tak, masz powodzenie u kobiet? Mam. Się okazuje. Wyrywają cię kobiety? No. Ale piszą do ciebie czy gdzieś na ulicy? Nie, bezpośrednio. Bezpośrednio? Tak. Który
miałaś grać w serialu Przyjaciółki? Robię teraz znaczącą minę. Pozwoliliśmy naszym fanom zadać pytania tobie, więc zobaczymy, co mamy ciekawego. Zobacz, zobacz. O. O, to już idziemy. Josarian Malewski pyta, czy Magda chciałaby zaśpiewać jakąś piosenkę? To tu teraz? A może być i tu i teraz. O, nie. Koniecznie. Chciałabyś kiedyś zaśpiewać coś? Ja śpiewałam już. A może Josarian by ci coś skomponował, bo Josarian jest kompozytorem. Kompozytorem jest? Mhm. Josarian, mogę zaśpiewać. Słuchaj, zrobimy ze mnie teraz gwiazdę śpiewającą. Słuchaj, co za problem. Każdy teraz może robić wszystko. Tak? Tak. To Josarian. Dlaczego ja nie mogę śpiewać i zrobić kariery muzycznej w tym kraju? W mediach piszą, że Josarian jest nowym partnerem Ilony Felicjańskiej. I co w związku z tym? W związku z tym. Czy to ma mi pomóc, czy przeszkodzić? I komponowałby ci partner Ilony Felicjańskiej. No co? Jaki jest dobrym kompozytorem? Byłby hit. Byłby hit! Edyta, uważaj. Jak wiele w pani życiu zmienił serial Szpilki na Giewoncie, pyta Mariola. Wiele. Bo poznałaś miłość swojego życia. Ale w ogóle wiele zmienił. Wiele, wiele rzeczy przewartościował. A co przewartościował? No dużo, no. Wielu poznałam dziwnych ludzi. Wiele się nauczyłam, myślę, że jeszcze wiele przede mną. Czy w życiu prywatnym również podobał ci się kolega za kościelny? Oczywiście. Był Siking? Był Siking. Siking to ładne, był Siking, no. Był Siking. Głupia, młoda szejba, taka głupia była. Nie. Już się nie podoba? Nie, no nie, zdziadział trochę. Magda, więc życzę ci w takim razie szczęścia, zdrowia, no i tych dobrych ról. Tak, no. Ja to bym chciał, żebyś wróciła w takiej, wiesz, jak kryminalnie. Myślę, że wrócę z hukiem. No ale od września jeszcze nie wrócisz. Na zimę. Zobaczymy. Bardziej w TVN-ie, tak? Zobaczymy. Bardzo ci dziękuję za to, że odwiedziłaś moją kawalerkę. Dziękuję bardzo.